bocznej. Zobaczymy, podniósł gdzieś głowę, dopatrzył się wychodzącego na pozycję Patryka Stefańskiego, ten uderza, ależ kapitalne uderzenie! No i to się zaczyna fenomenalnie dla Polonii. Patryk Stefański, on nie zawodzi, on wyprowadza nasz zespół na prowadzenie. Brawo, brawo, jeszcze raz brawo. Numerem 11 już pędzi w stronę bramki Patryk Kusztal. Teraz troszkę tutaj został zaszachowany w środku pola, ale jest rozciągnięcie na lewą stronę. Zobaczmy w dalszym ciągu Zagłębie w natarciu. Dośrodkowanie w kierunku dłuższego słupka. No dobrze, dobrze, naprawdę tutaj Dominik Brzozowski się spisał. Zobaczmy już z lewej strony, tutaj się podłącza zawodnik Kusztal, troszkę cofnął. Też chce rozgrywać jako napastnik te piłki, cofa się gdzieś, postawił piłkę do innego gracza. To jest Oliwier Sławiński, dośrodkowanie na lewą stronę, zobaczmy uderzenie, nie, to jest podanie, to chyba będzie gol. I jest wyrównanie z numerem 6, bramkę zdobywa Kacper Misiak, ale trzeba powiedzieć, że akcja była naprawdę bardzo dobrze rozegrana i przemyślane. Każde podanie było w tej akcji, więc no, chyba zasłużony gol mimo wszystko. Radkiewicz. No i Krzysztof Haugas, dobre podłączenie się Patryka Stefańskiego, no jakby kopia tamtej sytuacji, ale tym razem niestety piłka nie gdzieś w kierunku 16 metra, ale... Nic z tego, wybijamy, chociaż w dalszym ciągu jest piłka w poszczególnie Zagłębia, no wpadła ta piłka za kołnierz, gdzieś tam po rykoszecie, no cieszy się zawodnik z numerem 2, czyli Bartłomiej Kłódka, to właśnie on zdobył bramkę, dosyć szczęśliwą, no ale znalazła się futbolówka w sieci, no i Zagłębie wychodzi na prowadzenie w 35 minucie. Jakub Belica. Dobrze, rozciągnął na prawą stronę, tutaj zagranie z pierwszej piłki, bardzo dobre przyspieszenie. Dominik Budzik już podniósł głowę, popatrzył, gdzie są ustawieni koledzy. No to była kapitalna sytuacja. Był naprawdę bardzo mocno naciskany już Dawid Krzemień w dwójkowej akcji, ale Patryk to przetrzymał. No i teraz szarpnął bardzo dobrze pod samą linię końcową, dośrodkowanie, Kronor Andrzejczak, zgranie. No i Michał Płonka był bardzo bliski, po raz drugi już w tym meczu, żeby strzelić bramkę. Stoją tam i będą pewnie starały się zgrać tą piłkę głową, zobaczymy co z tego wyniknie. Norbert Radkiewicz bardzo bliski, jeszcze piłka się zamieszała po raz kolejny. Norbert Radkiewicz zgrał, no Patryk Stefański był bardzo blisko, naprawdę. Że działalność rozpoczęła Akademia Przedszkolaka Polonii Bytom. Dzisiaj odbył się trening otwarty, ale teraz uderzenie Krzyśka Haugasa z dystansu. Pokazał, że to on góruje w tym aspekcie, no i napędza akcję Polonii w zasadzie od tyłu aż do samej bramki rywala. Zagranie, wyłożenie, Daniel Iwanek, to było blisko. Dyspozycję tego zespołu, widać, że kadra jest naprawdę bardzo równa i tutaj każdy zawodnik potrafi wiele dać. Tymczasem Zagłębie przed szansą na zdobycie trzeciej bramki, no zagotowało się, ale dobrze, teraz Poloniści wyjaśniają bardzo umiejętnie. Piłkę odebrał, no i to jest już tak naprawdę ostatnia szansa, chociaż poczekajmy, no bo Daniel Dudziński jest w naszym polu karnym, no i czy będzie gol? Kapitalnie Dominik Brzozowski, to on tak naprawdę utrzymuje Polonię przy życiu, nikt, więc no oni na pewno... Chcą zrobić jedno, po prostu utrzymać ten wynik, ale poczekajmy, bo tu jest kolejna szansa, no i dobrze, Dominik Brzozowski, żona, no i teraz Kordian musi wygrać pozycję, zagrać ją jak najszybciej do przodu, no bo inaczej nie mamy co myśleć o tym, żeby zdobyć bramkę. Zobaczymy, kto tutaj wygra po jednej główkowej, no już nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, bo w tym momencie sędzia gwizdnął po raz ostatni.